Arianizm był jednym z największych odłamów chrześcijaństwa w IV wieku naszej ery. Za oficjalny początek arianizmu uznaje się rok 318, kiedy to jego twórca, Ariusz, wszedł w teologiczny konflikt z patriarchą aleksandryjskim Aleksandrem. Teoretycznie za ojca arianizmu powinno uważać się Lucjana z Antiochii, który mocno wpłynął na rozwój doktryny arianizmu. Nawet to właśnie Ariusz przyczynił się do publicznego rozpropagowania idei arianizmu. Czym więc dokładnie był arianizm? W liście do biskupa Aleksandrii Ariusz sformułował następujące wyznanie wiary. My wyznajemy jednego Boga, który jedyny jest niezrodzony, jedyny jest wieczny, jedyny bez początku, jedyny prawdziwy, jedyny posiadający nieśmiertelność, jedyny mądry, jedyny dobry, jedyny Pan, jedyny sędzia wszystkiego. Ariusz wychodził z założenia, że Bóg powinien być niepodzielny i niezmienny. Według jego teorii myśl, że Bóg był podzielny lub podlegał zmianie, była nie do zaakceptowania. W dodatku uznała, że jeżeli ktoś miał mieć udział w boskiej naturze w dosłownym tego słowa znaczeniu, to oznaczałoby to dwoistość boskich bytów, co według niego przeczyło twierdzeniu o jednym Bogu. Tłumaczył, że jeżeli coś stało się bytem, to nie przez przekazanie boskiego bytu, ale przez akt stworzenia przez Boga. Głównym zrębem doktryny arianizmu było podkreślenie odrębności Ojca i Syna, co z automatu również podważało dogmat o Trójcy Świętej. Ariusz głosił, że Jezus Chrystus jako Syn jest poddany Ojcu oraz że został stworzony przez Ojca. Według niego Syn, czyli Jezus, mimo że został stworzony przez Ojca, to równocześnie jest doskonały i nieporównywalny z innymi stworzeniami. Jednakże Jezus nie istniał sam z siebie, jak to miało miejsce w przypadku Ojca, czyli Boga. Arianie sądzili, że Jezus nie był współwieczny Ojcu i że był czas, że Go nie było. Ariusz w jednym z listów pisał następująco. My jesteśmy prześladowani, ponieważ mówimy, że Syn ma początek, podczas gdy Bóg jest bez początku. Kolejnym wnioskiem, z którego wychodzili Arianie, jest kwestia, że Jezus nie może mieć żadnej bezpośredniej wiedzy o swym Ojcu. Uważali również, że Jezus ze względu na swój skończony i odmienny charakter istnienia nie może pojąć nieskończonego Boga. Ariusz ujmował to w takich słowach. Ojciec pozostaje niewysłowiony dla Syna i Słowo nie może ani widzieć, ani poznać Ojca doskonale i dokładnie, ale to, co ono poznaje i widzi w sposób proporcjonalny do swojej pojętności, tak jak nasza wiedza jest dostosowana do naszych zdolności. Wreszcie Arianie uważali, że Jezus jest zmienny, czyli że może między innymi podlegać grzechowi. Jednak w swojej oficjalnej nauce przedstawiali to, że owszem, natura Jezusa była grzeszna, lecz dzięki swojej zdecydowanej woli jest on bez grzechu. Arianie swoje wywody opierali na tekstach biblijnych, w tym nowotestamentowych. Powoływali się m.in. na fragmenty Ewangelii świętego Jana, takich jak poniższy. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Powoływali się również na fragment z pierwszego listu do Koryntian. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod stopy jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem tego, który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Pojawienie się arianizmu spowodowało ryzyko rozłamu w łonie Kościoła, co prawdopodobnie było jedną z kilku podstawowych przyczyn zebrania się pierwszego chrześcijańskiego soboru powszechnego w 325 roku naszej ery w Nicei. Tam ustalono aktualne do dziś wyznanie wiary. Na tym samym soborze uznano arianizm za herezję, a duchowni, którzy utożsamili się z nauką Ariusza, zostali pozbawieni funkcji kościelnych. We współczesnych czasach pewnych poglądów, którymi kierowali się Arianie, można doszukać się u Świadków Jehowy oraz w Kościele Jezusa Chrystusa w Świętych Dniach Ostatnich.